Beata Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest Pani Burmistrz Strumienia, Anna Grygierek. Dzień dobry Pani Burmistrz. Witam serdecznie, dzień dobry. Pani Burmistrz, będziemy rozmawiać o inwestycjach zaplanowanych na ten rok 2019, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym prosić o takie krótkie podsumowanie tego, co za nami, roku 2018. Staramy się, żeby były realizowane przedsięwzięcia na terenie całej gminy, nie tylko w mieście, ale również i na sołectwach. Wiele planów, które założyliśmy, udało się zrealizować, natomiast tak jak zawsze, no, też mamy pewne plany, postanowienia, tak jak każdy z nas noworoczne, że pewne zadania chcielibyśmy jeszcze dodatkowo zrobić, natomiast no, czasami wychodzą sytuacje takie, że się pewne decyzje też przeciągają. No, jest to też związane między innymi z tym, że jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, wiele gmin w tej chwili bazuje pod kątem właśnie pozyskiwania tych środków i szukamy takich możliwości, żeby robić montaże finansowe do zadań inwestycyjnych. No i również i tutaj takie sytuacje miały miejsce. Między innymi liczyliśmy na to, że w zeszłym roku będą ogłoszone nabory na to, żeby złożyć wnioski o kanalizację, o rozbudowę dalej kanalizacji, natomiast niestety takich środków nie było. Ale z kolei pojawiły się inne możliwości, bo zostały zrealizowane zadania, które zaplanowaliśmy, jeżeli chodzi o inwestycje na drogach. Udało się pozyskać środki w ramach Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP. Również pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Edukacji na doposażenie szkół. Także no, tutaj tych tematów było bardzo wiele. Myślę, że to był bardzo owocny rok, ale również ten rok będzie dobry dla gminy Strumień i że wszystko nam się uda poukładać. Wiadomo, że jak zawsze oczekiwania są o wiele większe i to jest naturalne, że chcielibyśmy, żeby tego wszystkiego było więcej, żeby więcej się działo, żeby było więcej inwestycji. No a tutaj rolą samorządu wspólnie z radnymi jest, żeby starać się tak poukładać, żeby jak najwięcej tych zadań udało się zrealizować. No właśnie, no to przejdźmy już do tego budżetu na ten rok 2019. Jaki to budżet, patrząc tutaj na uchwałę budżetową, plan dochodów ponad 57 milionów złotych, plan wydatków ponad 59 milionów złotych. Także jak to będzie wyglądać? Jeżeli chodzi o budżet na ten rok, to rzeczywiście mamy deficyt, tak jak większość samorządów. Mhm. Wiąże się to z tym, że ponad 2 miliony złotych. Same wydatki inwestycyjne u nas stanowią dość dużą kwotę, bo jest to kwota ponad 6 milionów. Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o drogi, bo to zawsze taki temat bardzo naglący, tym bardziej, że ta zima no, była taka wyjątkowa i trzeba powiedzieć, że jednak jak jeździmy, widzimy na tych drogach, że dość sporo środków będzie musiało pójść też nie tylko na inwestycje, ale na remonty bieżące. Na 2019 rok ogółem w budżecie mamy prawie ponad kwotę, ponad 3 miliony złotych, z tego prawie milion złotych jest na tak zwane wydatki bieżące, czyli takie między innymi pozimowe prace związane z poprawą stanu tej nawierzchni. Na ten rok taką najważniejszą inwestycją drogową to jest ulica Szkolna w Próchnej. Udało się nam przygotować wniosek, który został złożony, przeszedł wszelką ocenę formalną, czekamy na podpisanie umowy i tutaj taka dość duży zakres tej inwestycji będzie. Fajne jest to, że można powiedzieć, że będzie taki kompleksowy temat, dlatego że z jednej strony będziemy wykonywać remont tej drogi, natomiast też również przy tej ulicy Szkolnej jest zlokalizowane boisko szkolne, ogólnodostępne i na to boisko pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Sportu. Jest już wyłoniony wykonawca, obecnie już rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem tej inwestycji, więc z jednej strony będzie ta droga, z drugiej strony będzie boisko, no wiadomo, że też tam musimy w odpowiedni sposób też przygotować tą inwestycję. I tutaj warto wspomnieć, że w wydatkach inwestycyjnych również powiatu znalazła się ulica Główna tutaj w Próchnej, jest to droga powiatowa od strony centrum w stronę Drogomyśla. W zeszłym roku udało się zrobić nakładkę od Drogomyśla w stronę centrum sołectwa, więc tutaj też taka dość spora inwestycja będzie realizowana. Również tutaj przy udziale gminy. Jeżeli chodzi o takie inne tematy związane z drogami, to generalnie staramy się, żeby w każdej miejscowości były realizowane inwestycje i w najbliższym czasie również będziemy ogłaszać przetarg na następny etap ulicy Oblaski w Drogomyślu. I jeżeli chodzi o Zabłocie, to jesteśmy po przetargu, już w tej chwili jest już wykonawca na placu budowy, jeżeli chodzi o most na ulicy Skrajnej.
Jeżeli chodzi o strumień, jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji na remont ulicy Nowej. Jeżeli chodzi o Bąków, to jesteśmy tam w trakcie już prac związanych z budową kanalizacji. W Zbytkowie mamy zabezpieczone środki ponad 400 tysięcy na zakup samochodu dla jednostki OSP. No i tak w każdej miejscowości gminy są zaplanowane zarówno takie wydatki związane z bieżącą działalnością sołectwa, ale również właśnie wydatki takie inwestycyjne. Na te drogi ile przeznaczacie konkretnie w tym roku? Jeżeli chodzi o drogi, to tutaj mamy kwotę na wydatki bieżące, to jest 1 000 000 zł, natomiast na wydatki majątkowe to jest prawie 2,5 miliona, więc no dość znacząca kwota, ponad 3 miliony złotych. Wśród wydatków taką największą pozycję stanowią wydatki na oświatę i na szeroko rozumianą pomoc społeczną. To są spore kwoty. Tak, no można powiedzieć, że od wielu lat są to znaczące wydatki. Powiem tak, że jeżeli chodzi o rok 2019, to tutaj, jeżeli chodzi o wydatki na pomoc społeczną, to one są na bardzo podobnym poziomie, jak były w zeszłym roku, tak samo jeżeli chodzi o pozostałe działy. Natomiast jeżeli chodzi o oświatę, no mamy sytuację taką, że tutaj wydatki znacząco wzrosły i w tym roku mamy zabezpieczone w budżecie kwotę ponad 3 miliony złotych. W tej chwili jest to dość znacząca kwota, tak jak wspomniałam, przy wydatkach na podobnym poziomie w pozostałych działach budżetu. Natomiast w przypadku właśnie oświaty mamy dodatkowo ponad 3 miliony więcej niż było w zeszłym roku. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o oświatę, z budżetu gminy oprócz subwencji dokładamy ponad 8 milionów. Także no jest to kwota ogółem na oświatę ponad 40%. Także dość znacząca pozycja w budżecie gminy. Jeżeli teraz już jesteśmy tutaj przy oświacie, to może zajmiemy się szkołami i przedszkolami. Sporo będzie się w tym temacie działo. Termomodernizację, modernizację. Tak, tak, jak najbardziej. No, chcemy tutaj konsekwentnie dalsze prace w tym temacie podejmować. Obecnie rozliczone mamy dwa projekty na termomodernizację szkoły w Bąkowie, jak i również szkoły w Zabłociu. Kończymy już termomodernizację szkoły w Drogomyślu, natomiast została nam do przeprowadzenia inwestycja termomodernizacji szkoły w Próchnej. Chcielibyśmy również na ten cel pozyskać środki zewnętrzne, przygotowujemy się do tego, żeby również ten obiekt no tutaj po prostu został wyremontowany, jak i również zabezpieczone są środki w budżecie na stołówki szkolne, z tym, że liczyliśmy na to, jak myślę, że większość samorządów, że to będą wydatki inwestycyjne. Niestety te środki, które się pojawiły, o które możemy się starać, są to wydatki tak zwane bieżące, czyli raczej pod kątem takim doposażenia istniejących stołówek i tutaj będziemy również chcieli składać takie wnioski. No, chcielibyśmy, żeby złożyć w ogóle wniosek, to trzeba mieć zabezpieczone środki minimum 20% wkładu własnego. Takie środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania tutaj niezbędnych dokumentów, żeby złożyć i starać się o takie środki. Również, no nie ukrywam, że w momencie, kiedy pojawiły się takie możliwości, to szukaliśmy tutaj możliwości zlokalizowania dodatkowego punktu wydawania posiłków w szkołach, gdzie tych stołówek nie ma. Natomiast tutaj też na drodze stoją nam przepisy związane właśnie między innymi z uzgodnieniami tutaj z sanepidem i z niezbędnymi instytucjami. Także, a tak jak wspomniałam, niestety są to wydatki bieżące, a nie inwestycyjne. Również są zabezpieczone środki na tak zwane remonty bieżące, jeżeli chodzi o szkoły. Wśród zadań inwestycyjnych budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, też rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Jak najbardziej, również takie wydatki mamy zaplanowane w budżecie. Jeżeli chodzi o rozbudowę kanalizacji, to jesteśmy na pierwszym etapie rozbudowy kanalizacji w Bąkowie. Jest to dość znacząca kwota, bo na ten rok zaplanowana w budżecie. Prace, już jesteśmy po przetargu, prace się rozpoczęły. Jeżeli chodzi o wodociąg, to staramy się co roku mieć zabezpieczone środki na rozbudowę wodociągu. Mamy tereny inwestycyjne, gdzie no, pojawiają się nowe nieruchomości, ale również są sytuacje takie, że są na terenie gminy nieruchomości, które mają studnie. I tam, gdzie jest taka możliwość, żeby jednak ten wodociąg rozbudowywać, to staramy się
tutaj sukcesywnie co roku jakieś środki na ten cel zabezpieczać i podejmować tego typu działania. Remontu doczeka się kamienica Rynek 1, tak? Tak, jest to kolejna inwestycja. W zeszłym roku udało się wyremontować jedną z kamienic na rynku. Teraz mamy w budżecie zaplanowaną następną. Na chwilę obecną większość kamienic zlokalizowanych wokół rynku to są obiekty gminne. No i tak sukcesywnie chcielibyśmy wspólnie z Radą podejmować tutaj działania w celu remontu tych kamienic. I w tym roku jest zaplanowana ta kamienica właśnie na rogu, która jest taką jakby od razu wjazd i wizytówką również rynku. Środki znalazły się też na rozbudowę cmentarzy komunalnych. Tak, oczywiście zabezpieczone zostały środki na rozbudowę cmentarzy. I tutaj mamy sytuację taką troszkę może wyjątkową, ponieważ na terenie gminy Strumień jest kilka cmentarzy komunalnych. Akurat tutaj chcielibyśmy stworzyć dodatkowe alejki na cmentarzu w Strumieniu, ponieważ no niestety, ale tutaj po prostu tego miejsca zaczyna brakować, a jest przestrzeń, jest grunt zabezpieczony pod rozbudowę tego cmentarza. Czy na jakieś wsparcie mogą liczyć jednostki OSP? Są zabezpieczone środki na zakup samochodów. W zeszłym roku udało nam się zakupić samochód do jednostek tutaj w Bąkowie i w Pruchnej. No warto powiedzieć, że w tej chwili to już jest, to można powiedzieć, że mamy 4 nowe samochody, bo wcześniej był zakupiony samochód do Strumienia, potem do Drogomyśla. No i teraz te 2 samochody dla Bąkowa i dla Pruchnej. W tym roku będzie uroczyste przekazanie tych samochodów. No i staramy się pozyskać środki na zakup następnego nowego samochodu. To jest samochód dla jednostki w Zbytkowie. No i mam nadzieję, że nam się to uda, ale oprócz tego mamy co roku zabezpieczone środki na szkolenia i na doposażenie tutaj jednostek. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku w ramach Funduszu Sprawiedliwości udało się pozyskać środki i każda jednostka została wyposażona w taki niezbędny sprzęt ratujący ludzkie życie, między innymi w torby medyczne, jak i również tutaj takie urządzenia profesjonalne AED. I dzisiaj, a rano przeglądając materiały, ucieszyłam się, bo już mamy ponad 75 strażaków przeszkolonych w kierunku profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy. No i także te rzeczy, które były przekazane w zeszłym roku, to doposażenie, no będą fachowo mieli z tego korzystać i to jest fajne, że to jest takie spójne. Bardzo często pojawia się pozycja oświetlenie w budżecie. W tym roku, jeżeli chodzi o oświetlenie, mamy zaplanowanych dość sporo środków. Ponad 400 tysięcy to jest tak zwane wydatki bieżące, czyli związane z oświetleniem całej gminy plus konserwacją, przeglądami istniejącej tutaj infrastruktury właśnie związanej z oświetleniem. Natomiast również mamy środki zabezpieczone na budowę nowego oświetlenia, ale i też chcielibyśmy pozyskać środki i złożyć wniosek na modernizację istniejącego oświetlenia pod kątem oświetlenia LED-owego. Ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, znaczący koszt to jest sam koszt oświetlenia, więc tutaj chcielibyśmy dążyć do tego, żeby jednak koszty oświetlenia, pomimo tego, że tych punktów przybywa i coraz jaśniej jest w gminie Strumień, żeby jednak to nie generowało bieżących kosztów. No i tak myślę, że w najbliższym czasie będzie jeszcze jaśniej w gminie Strumień, no ale również te oświetlenie, które na chwilę obecną jest takie kosztochłonne, zostanie zmodernizowane. Pani burmistrz, sport, kultura, rekreacja, co tutaj w tym temacie? Dużo, w najbliższym czasie? Dużo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sport, to tutaj, no tak jak wspomniałam, budowa boiska, które będzie służyło, myślę, że nie tylko sołectwu Pruchna, ale również i innym miejscowościom. Jeżeli chodzi o działalność zarówno biblioteki, jak i ośrodka kultury, no to ta oferta jest bardzo ciekawa i mam nadzieję, że będzie tutaj dużo mieszkańców korzystało z tej oferty. Na koniec chciałam zapytać o fundusz sołecki, fundusz dla Rady Mieszkańców. Ile środków zostało zabezpieczonych na ten cel? No i na co te pieniądze pójdą? Na fundusz sołecki, na fundusz mieszkańców jest zabezpieczona kwota ponad 200 tysięcy. No tutaj warto powiedzieć, że fundusz sołecki to już się każdemu kojarzy, bo jest wiele gmin w Polsce, które go realizują, natomiast Fundusz Mieszkańców pojawił się u nas troszkę później, w związku z tym, że każda miejscowość miała do dyspozycji pewne środki, to również tutaj wspólnie z radnymi dostrzegliśmy potrzebę utworzenia takiego funduszu i również miasto Strumień ma Fundusz Mieszkańców. Przeważnie na ten rok zadania, które zostały uchwalone w ramach przyznanych środków, to między innymi też rozbudowa oświetlenia.
jest to tyle fajne, że mieszkańcy sami decydują o przeznaczeniu tych środków. No i też nagle też jest takie troszeczkę zderzenie z rzeczywistością, bo czasami się wydaje, że można coś zrobić prościej. Ja też uważam, że można było wiele rzeczy zrobić prościej, ale też przy okazji mieszkańcy widzą, że jesteśmy obwarowani dodatkowymi przepisami, że jednak te dokumentacje sporo pieniążków kosztują i tutaj jak gospodarzom tymi środkami to jest większe zrozumienie pewnych tematów. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Moim i Państwa gościem była Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.